To jest na pewno jedna z najdziwniejszych rozmów, jakie zapisano w Ewangelii. Ta rozmowa Jana i Jakuba z Jezusem o tym, jakie mają ambicje. Cały dramatyzm tej rozmowy rozumiemy dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że tuż przed nią Pan Jezus zapowiedział po raz trzeci swoją mękę. I po zapowiedzi męki, kiedy mówi wyraźnie, że idzie do Jerozolimy, żeby oddać życie, zostanie zabity. I mówi to nawet w takiej sytuacji, kiedy właściwie biegnie do Jerozolimy. Uczniowie za nim nie nadążają, są przerażeni tym jego biegiem do Jerozolimy. I on w trakcie tego biegu mówi, że się spieszy tak bardzo do krzyża. To od tych dwóch przychodzi i mówią, bo ja bym chciał być premierem, a brat może być ministrem spraw zagranicznych. W tym momencie, kiedy on mówi o swoim odejściu i o swoim ukrzyżowaniu, oni mówią o krzesłach po prawej i po lewej jego ręce. I bardzo się na nich potwierdza to, co było w pierwszym czytaniu. W pierwszym czytaniu jest takie zdanie, które mogłoby być trochę lepiej przetłumaczone. Mianowicie ci ludzie, którzy zaczynają budować, mówią tak: w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Tam naprawdę jest napisane w ten sposób: uczynimy swoje imię chwalebnym. Tam nie ma mowy o znaku, taki, który ma ich trzymać za przeproszeniem w kupie, tylko jest mowa o tym, że chcą uświetnić swoje imię, swoje własne. Jeśli tłumaczyć już znak, to trzeba by wytłumaczyć pomnik. Nie? Postawimy sobie pomnik sobie. Bardzo pięknie to przetłumaczył Hieronim. Jak Hieronim tłumaczył ten tekst na łacinę, to tam jest ut celebremus nomen nostrum, że będziemy celebrować swoje własne imię. Nie? No to jest Jan z Jakubem. Nie? I przychodzą do Jezusa, ale chcą celebrować samych siebie. Nie? I chodzi im tak naprawdę o siebie samych. Uświęcić swoje własne imię. Nie? Dla siebie coś ugrać, siebie wywyższyć, siebie podnieść. Nie? Całkiem niedawno słuchałem komentarza ojca Cantalamessy do tego fragmentu Księgi Rodzaju. Wiadomo, że to jest tekst, który też nas prowadzi od razu do sceny z Dziejów Apostolskich, do zesłania Ducha Świętego. I Cantalamessa, powołując się na Augustyna, mówił: mniej więcej tak się układa historia ludzka. Nie? Dzieli się między tych, którzy kochają siebie aż do odrzucenia Boga, i tych, którzy kochają Boga aż po ofiarę z samych siebie. Nie? Jedni budują miasto Boże, inni budują Babel. Babel. To się dość wcześnie zaczyna. Nie? Cantalamessa to mówił do kleryków, pytał się ich, po co studiują. No jak to po co? Żeby mieć bardzo dobrze. To jest nie wiem czemu klaszczecie, bo to jest o nas wszystkich. To jest na początek tej liturgii słowa bardzo zła nowina. To jest absolutnie zła nowina, nie? Że człowiek może być tak strasznie zapatrzony w siebie, nawet wtedy, kiedy przychodzi do Boga. Czy ta wieża, którą stawiali, była wzorowana na babilońskich ziguratach, tam zawsze na górze była świątynia, nie?
Zawsze na górze była świątynia. Postawimy po swojemu, tak? To jest w ogóle porażający tekst. Nie? On mnie zawsze intrygował, bo on zaczyna się tak niewinnie. Nie? Wypalali cegłę, co w tym złego? Budują miasto, co w tym złego? Nie chcą się rozproszyć? Moment przed tym Pan Bóg mówi, idźcie, rozejdźcie się, napełnijcie ziemię. Nie? Bóg ich rozsyła. Etam, będziemy chodzić. Nie? Będziemy się za przeproszeniem trzymać kupy. I jeszcze sobie postawimy pomnik, żebyśmy się nie rozproszyli. Nie? Ale na górze postawimy świątynię. Bo jesteśmy pobożni. I człowiek nawet pobożność może wciągnąć w swoje bałwochwalstwo. Nie? Czyli robi wszystko, żeby nie posłuchać Boga, sprzeciwia się Mu od początku do końca, celebruje siebie, ale świątynkę Mu postawi na górze. I bardzo jest religijny, tak, uświęcając swoje własne imię, celebrując samego siebie. I oczywiście efekt jest taki, że człowiek się rozprasza. To przepiękny był ten śpiew psalmu. Nie, zobaczcie, jak jest dobrze być razem. Ktoś ma wątpliwości? Jest dobrze, tak? Nie. Ale my jesteśmy do tego stworzeni przez Boga, żeby być razem. My jesteśmy stworzeni do wspólnoty. My jesteśmy stworzeni do jedności. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, na podobieństwo Trójcy, wspólnoty osób. My jesteśmy do tego stworzeni. Nie? Jednocześnie nie? Człowiek dla siebie sam jest największym przeciwnikiem. Na tej drodze do szczęścia, którą Bóg mu zadał i wpisał w ludzką naturę, człowiek sam dla siebie jest największym przeciwnikiem. Wiecie, Babel można też tłumaczyć Babilon. Zresztą ziemia Shinear to jest najstarsza nazwa Mezopotamii i Babilonu. To jest Babilon. Babilon jest symbolem wszystkiego, co wrogie Bogu. Przez całe dzieje zbawienia, aż po Nowy Testament, pozdrawia was ta, która jest w Babilonie. Nie? Jeszcze w liście Piotra jest ta świadomość. Babilon jest symbolem wszystkiego, co złe, co nas niewoli, co nas ciemięży. Kto ten Babilon stwarza? No my sobie stwarzamy, własną pychą go stwarzamy. Nie? Człowiek sam produkuje swoje nieszczęście, sam produkuje swoją niewolę. Nie? Sam produkuje to wszystko, co jest potem syntezą tego, co wrogie Bogu i człowiekowi jednocześnie. Nie? To jest o nas. To jest na początek zła nowina. Rozmowa trwa dalej. Zawsze, jak czytałem tę rozmowę Jana z Jakubem, z Jezusem, to myślałem, że Pan Jezus jednak ich przerobił bardzo w czasie tej rozmowy, tak? Chcemy siedzieć po Twojej prawej i lewej stronie. A możecie pić kielich, który ja będę pił i przyjąć chrzest, który ja przyjmę? Możemy. No to będziecie, ale nie będziecie siedzieć po prawej i po lewej stronie. Można w ten sposób rozumieć ten tekst, że to jest głupota skrajna. To znaczy, że to jest rodzaj targu. Że jeśli będziecie pić ten kielich i przyjmiecie ten chrzest, to dostaniecie miejsce po prawej i po lewej stronie. Tak to rozumiecie? Chwała Bogu, jak nie. Bo to nie jest żaden handel. Pan Jezus im nie daje miejsca po prawej i po lewej stronie, bo to nie jest Jego kompetencja. To nie jest Jego kompetencja. On nie ma tej władzy. On nie rozdziela krzeseł ministerialnych. Nie. Natomiast daje im to, co może im dać. To nie jest w ten sposób, że dostaniecie w nagrodę wysokie krzesła, jeśli najpierw pocierpicie. Tak? Jeśli wejdziecie w krzyż, zdobędziecie się na cierpienie, jeśli będziecie dla mnie umierać, a to w nagrodę ja wam przydzielę miejsce po prawej, po lewej stronie swojej. Nie, to nie jest tak. Chrystus mówi, nie mogę wam dać miejsca po prawej i po lewej stronie, bo nie mam, nie decyduję o tym, ale mogę wam dać, bo to mam.
to wam mogę dać. Udział w moim kielichu i udział w moim chrzcie. Bierzecie? Chcecie? Też na tym to polega, że ten udział w krzyżu Chrystusa nie jest warunkiem, żeby coś od Niego dostać, tylko że On sam w sobie jest darem. Uderzyło mnie to bardzo jeszcze w takich czasach, jak ze studentami jeździłem po Rzymie, pokazując im różne rzeczy. Oglądaliśmy też mozaiki starożytne. Na tych mozaikach męczennicy z reguły są przedstawieni w ten sposób, że trzymają narzędzia swojej męki. Na przykład Piotr trzyma krzyż w ręce. Nie? I zawsze, przyuważcie sobie, zawsze trzyma ten krzyż przez tkaninę. Nigdy nie trzyma go gołą ręką. Taki szczegół. Znaczy, to jest taki szczegół, który my mamy w liturgii. Jakby nasz kleryk był przygotowany na tę liturgię, to by miał welon dzisiaj. Ale nie ma. Ale nie ma. No to cóż, no. Niemniej myślę, do kościoła chodzimy, to wiemy, tak, że normalnie rzecz biorąc, na przykład nosimy Eucharystię przez welon, Ewangeliarz na bardzo szczególnych liturgiach niesiemy przez welon, właśnie znaki władzy apostolskiej nosimy przez welon. To się wzięło z dworu cesarskiego. Na dworze cesarza w Rzymie było tak, że jak cesarz komuś coś dawał, to nie wolno było wziąć gołą łapą. Tylko przez szacunek dla cesarza brało się przez tkaninę. Kościół używa tej tkaniny wtedy, kiedy chce pokazać, że ma świadomość, że otrzymuje niesamowity dar, tak? Jest dar Eucharystii, biorę go przez welon, nie mam odwagi go wziąć gołą łapą. Jest dar słowa, Ewangelii, nie mam odwagi go wziąć gołą łapą. To. Piotr trzyma krzyż przez welon, to znaczy, że on nie mówi do Jezusa, masz, popatrz ile dla ciebie wycierpiałem. Masz ode mnie prezent, moją śmierć na krzyżu. Nie. Piotr bierze swoje męczeństwo jako niesamowity dar od Chrystusa. Tak przeżywa ten moment jako dar, jako łaskę. Coś, co go spotkało absolutnie wyjątkowego, niesłychanego. Nie? Męczeństwo, doświadczenie Ducha Świętego. Ja podzielę się tym, bo lubię o tym mówić. Byłem z diakonami kiedyś krakowskimi i bielskimi. Byliśmy w Tre Fontane, tam gdzie zabito świętego Pawła. Mówiłem, naprawdę miałem świadomość, najlepsze kazanie w życiu. I oni wszyscy spali. Jedyny, który walczył ze sobą, to był ojciec duchowny. Widziałem, tak siedział na krześle sztywno, żeby nie usnąć. Reszta wszystko spała. Ja mówiłem najlepsze kazanie w życiu. Mówiłem o męczeństwie Pawła w tym miejscu. I wiecie, że tradycja jest taka, że jak Pawła ścięto, tam jest do dzisiaj ta kolumna zachowana. Jego ścięto na takiej kolumnie, 1,10 m może ona ma od ziemi. Więc ta głowa jego, jak spadała z tej wysokości, to się trzykrotnie odbiła. I tradycja mówi, że tam, gdzie się ta głowa odbiła, wytrysnęły źródła. Trzy źródła, Tre Fontane. Ale to nie jest jeszcze cała tradycja, bo cała tradycja jest dopiero taka, że jak ta głowa spadała, to mówiła Jezus, Jezus, Jezus. Nie. Bo nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. Nie. I ta tradycja mówi, jak Paweł przeżywał swoje męczeństwo, nie? Jako moment, nie? Łaski, mocy, miłości Ducha Świętego, zawierzenia, który w nim wyznawał imię Jezusa, nie? Wtedy, kiedy był ścinany. Wtedy właściwie po raz pierwszy to do mnie dotarło tak mocno, że męczeństwo jest sakramentem Ducha Świętego, że to jest moment, gdzie Duch objawia swoją moc, miłość, oczywiście taką, do jakiej człowiek sam z siebie nie jest zdolny. Przecież my czcimy męczenników dla ich radykalnej miłości. Męczeństwo jest dokładnym odwróceniem tego, o czym gadają Jan z Jakubem z Jezusem w tej Ewangelii. To jest dokładne odwrócenie. Tak? Nie szukam siebie.
Nie celebruję siebie. Przeciwnie, szukam Jezusa Chrystusa aż po ofiarę z siebie samego. Ale to jest człowiekowi dane. To jest mu dane w Duchu Świętym. To jest łaska, którą otrzymuje. Pan Jezus nie robi ich za przeproszeniem w konia w tej rozmowie. Tylko to, co im obiecuje. Mówi, będziecie. Będziecie pić mój kielich i będziecie ochrzczeni moim chrztem. To jest największa z możliwych obietnic. No, obiecuję człowiekowi, właśnie takiemu jak Jan i Jakub, zapatrzonemu w siebie, egoiście, pyszałkowi, ambitnemu, obiecuję, otrzymasz udział w miłości, która jest kompletnie bezinteresowna. Jest dobra nowina? Amen.